czwartek, 24 czerwca w Kulturalnym Sercu Radomia, Teatrze Powszechnym imienia Jana Kochanowskiego, już po raz drugi spotkają się cudowne kobiety w ramach cyklu W kobiecym klimacie. Temat spotkania to siła jest w kobietach. W ramach każdego ze spotkań zaproszone prelegentki opowiadają o swoim biznesie od kuchni, dzielą się doświadczeniami na biznesowej drodze oraz opowiadają o specyfice prowadzenia własnego biznesu. W tym miesiącu z cudownymi kobietami spotkają się Iwona Guzowska, trener biznesowy i mentor rozwoju, certyfikowany szkoleniowiec bazy usług rozwojowych, autorka książki Najważniejsza decyzja, ale najbardziej znana jako mistrzyni świata i Europy w boksie zawodowym. Iwona Paszkiewicz, biznes z pasją, od 25 lat wspólnie z mężem prowadzi firmę Lobo Group, prezeska Związku Przedsiębiorców dla Biznesu oraz przewodnicząca Forum Rady Dialogu Społecznego Business Center Club. Wszystkie uczestniczki spotkania będą miały okazję nie tylko wysłuchać inspirujących opowieści, ale także porozmawiać z naszymi prelegentkami. Po części prelekcyjnej wszystkie panie będą miały okazję obcować ze sztuką na najwyższym poziomie, a to za sprawą przedpremierowego pokazu sztuki Miarka się przebrała, znakomicie wyreżyserowanej przez Jarosława Rabendę. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18 i będzie transmitowane na portalu Co za dzień oraz w mediach społecznościowych Radomskiej Grupy Mediowej. Organizatorem cyklu spotkań w kobiecym klimacie jest Świętokrzyska i Radomska Grupa Mediowa, właściciel Radia Rekord, portalu Co za dzień, bezpłatnego tygodnika 7 dni, telewizji Dami, a także organizator wielu wydarzeń w przestrzeni regionu.